Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Dziwi, czy nawet gorszy postawa Żydów, o której słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, to ich sztywne podejście do pracy w Dzień Święty. Nas to nie dotyczy, my jesteśmy mądrzejsi, wielu by powiedziało. I oburzyłoby się przy okazji, dlaczego Kościół apeluje o powstrzymywanie się od handlu w niedzielę. Ale słuchając tej ewangelicznej opowieści, warto zapytać, dla Żydów to szabat nie był dobrym czasem, by pomóc choremu. A dla nas? Jaki czas, jakie terminy są dla nas odpowiednie? No bo różnie to bywa. Często jednak jest tak, że kwestia opieki nad chorymi babcią czy dziadkiem to nie jest coś, co wpisane jest w grafik naszych cotygodniowych zajęć. Czas na to raz się znajdzie, raz nie. Naprawdę jesteśmy lepsi od tych Żydów z dzisiejszej Ewangelii? Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.